Cześć, jest wtorek, to jest 77. odcinek vloga i dzisiaj, ponieważ nie mam bardzo konkretnego tematu, długo się nad tym zastanawiałem i nie wymyśliłem ostatecznie żadnego, żebym był zadowolony z wartości, jaką mogę dać, to robię króciutki update. Zapraszam. W tym vlogu dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta, czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Nadal czytam książkę Żyj wystarczająco dobrze. Polecam, bo jest tam naprawdę dużo tematów, które są takie bardzo życiowe. Między innymi o pracoholizmie, którego mam być może jakieś oznaki. Nie jestem takim turbo pracoholikiem, ale między innymi właśnie zdarza mi się, że w weekend czuję się taki trochę podenerwowany, przychodzi niedziela wieczór i już się robi trochę spokojniejszy. To jest jedna z oznak pracoholizmu. Więc takie rzeczy, jeśli masz coś takiego, no to należałoby prawdopodobnie udać się do psychoterapeuty z tym, bo takie rzeczy się leczy, to jest uzależnienie. A mówię o tym pracoholizmie też dlatego, że dzisiaj jestem totalnie podekscytowany, bo wymyśliłem kolejny kurs. Właściwie wymyśliłem go już jakiś czas temu, ale dzisiaj rozmawiałem z Gosią. Gosia zapytała mnie o ostatnie rzeczy, które robię. Opowiedziałem jej o Cetelkasten, opowiedziałem jej o Obsidianie, no, o różnych projektach, które robię. No i ona zainteresowała się właśnie tym Obsidianem, na temat którego chciałem zrobić kurs. I okazało się, że właściwie w półtorej godziny pokazałem jak ten Obsidian działa. Nagrałem całe to szkolenie i teraz go obrabiam do wersji takiej właśnie sprzedawalnej, takiej kursowej. Będą to podstawy Obsidiana, co to w ogóle jest, po co to jest. W skrócie jest to system do... taki notatnik, można tak powiedzieć, taki power notatnik. Notatnik na sterydach. Jeśli znasz Evernote, no to powiedzmy coś takiego. Normalnie do tej pory akurat Gosia używała notatek w Google Keep, ale to nie jest dobry system do trzymania notatek. Można to trzymać w notatniku, można to trzymać na przykład w Google Docs i tak dalej, ale jednak Obsidian tutaj w tym momencie wygrywa. Jest to najbardziej potężny system do trzymania notatek, jaki znam, a trochę ich też przerobiłem. Także o tym nagrywam teraz kurs, więc jestem podjarany na maksa, bo właściwie to mógłbym zrobić to bardzo szybko wypuścić, chociaż jadę na urlop, który dla pracoholika notabene jest czymś takim bardzo stresującym, można powiedzieć. Pracoholicy najgorzej się czują, najbardziej stresują ich właśnie dni wolne. No i ja akurat sobie wybrałem w czwartek, ustaliłem sobie termin terapii, więc może tak gładko wjadę w ten urlop, zobaczymy, może się uda. A dzisiaj jeszcze jadę na Toastmasters, więc nie mam za bardzo czasu, żeby tutaj działać. Mam jeszcze jutro i pojutrze, więc może się uda. W tym czasie miałem co prawda nagrywać moduł o prokrastynacji do mojego poprzedniego modułu, co jest zabawne trochę, bo prokrastynacja to jest odwlekanie, więc odwlekam temat prokrastynacji na czas po urlopie, bo chcę go zrobić dobrze i między innymi powiedzieć, dlaczego odwlekam i dlaczego jestem z tym okej, że odwlekam ten akurat nagranie tego modułu. No i właściwie to by było na tyle, bo za parę dni się wybieram na urlop, także będę jeszcze jutro, pojutrze, może coś nagram tutaj na tego vloga i później wracam w poniedziałek za półtorej tygodnia, więc za dwa tygodnie właściwie, więc taki krótki urlop, no i tyle.
Wczoraj zaczął się rok szkolny nowy, więc najstarszy poszedł do drugiej klasy i wczoraj była szajba. Działo się. Dwójka jeszcze idzie do przedszkola, więc tam też jest adaptacja, więc jest różnie, jest ciężko, jest dziwnie, jest chaotycznie, no ale tak to czasem bywa, jak się coś zmienia, zwłaszcza taki właśnie początek roku szkolnego. Także no, dzieje się i tak trudno się trochę odnaleźć w tym wszystkim, żeby znaleźć czasami miejsce na jakąś taką konkretną pracę, no bo tutaj gdzieś wypadnie godzina, tam się coś rozwali w harmonogramie, standard, nie? Także pewnie po urlopie dopiero sobie poukładam rzeczy, pokończę projekty, no i pewnie będę mówił już więcej o tych moich nowych modułach, o prokrastynacji między innymi. A, no i jeszcze jeden moduł robię bardziej zaawansowany. Dla bardziej zaawansowanych osób, które już wiedzą coś o zarządzaniu czasem, stosowali jakieś metodologie typu Getting Things Done, czy chociażby Pomodoro, czy jakieś Getting Less Done na przykład, to też są takie, czy jakieś esencjalisty, jedna rzecz i tak dalej, to będę opowiadał w tym module taki mój, powiedzmy, kompleksowy system mentalny, którego używam do tego, żeby działać, żeby robić rzeczy, i będzie tam dużo, dużo treści i będzie to takie skompresowane, skondensowana wiedza w jednym module prawdopodobnie, która się w tym wszystkim zmieści. Także tyle na dzisiaj, króciutko, bo update, bo sprzątanie przed urlopem i no i tyle. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Cześć.